Witam Was serdecznie, z tej strony Bolek w nowym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie podsumuję Wam wywiad Bones MC i Raf Kamory. Wiem, że niektórzy chcieliby tłumaczenie w stylu napisu lub reakcji, lecz Bones MC nie tylko blokuje piosenki. Już nieraz zablokował film, w którym było widoczne Instastory. W tym filmie podsumuję Wam 1/3 tego wywiadu, kolejna część będzie niebawem. Ale zanim Wam przedstawię, o czym tam w tym godzinnym wywiadzie mówili, chciałem się podziękować każdemu, który wspiera ten kanał lub go subskrybuje. Moje filmy komentuje, lajkuje, udostępnia. Wielkie dzięki. Ańca Zim zazwyczaj nie udziela wywiadów. Bones MC, czyli głowa Ańca Zim, powiedział kiedyś, że jeżeli robią wywiad, to tylko dla Backspin i to tylko dla Niko. Niko był przez większość szanowany za prowadzenie dobrych wywiadów i był ikoną dziennikarstwa w niemieckim rapie. Lecz wydaje mi się, że przez różne kontrowersje, jak na przykład wywiad z ludźmi, którzy twierdzą, że niemiecki rap trzeba zmienić, bo jest mizoginistyczny, homofobiczny i faceci powinni nawijać zgodnie z płciami. Przez to dużo raperów, a najbardziej fani niemieckiego rapu, przestali go szanować. Ale Ańca Zim czy Bones MC się nawet na ten temat chyba nie wypowiadali, ale jestem pewny, że on z tego powodu go olał. Osoba, która tym razem prowadzi z nim wywiad, jest Jean-Claude, ale nie Van Damme. Wywiad zaczyna się od razu z pytaniem do Rafa. Gdzie jest twoja obrączka? Obrączkę nosiłem non-stop, niestety podczas występu się zepsuła i aktualnie jest na naprawie po to, by była przygotowana na kolejne występy Palmos Plastic 3. Dlaczego Palmos Plastic się stał takim hitem? Była to taka rzecz, którą chcieliśmy zawsze zrobić. Od dawna mieliśmy taką wizję o niemieckim dancehallu, bo brzmi zajebiście i go wtedy nie było. I gdy on mi wysłał ten kawałek Geschichte, myślałem sobie zajebiście. W końcu ktoś, który rozumie, co jest niemiecki fajny dancehall po niemiecku. Bądź na to, byłem typem, który słuchał Raf 3.0 zanim się poznaliśmy i to był już wtedy dancehall. Wiedziałem wtedy, że się do siebie pasujemy, dlatego się z nim wtedy skontaktowałem. Dlaczego się wybiło? Wydaje mi się, że ludzie to widzieli, że nam sprawiało to przyjemność. My te uczucie, które obojętnie gdzie, czy ty sobie obejrzysz klip On My Team, gdzie Maxwell robi salto do wody, czy Palmos Plastic, czy Murder, to widziałeś naszą radość przy tej nowej historii. Raf Kamora na to, oglądaliśmy ten klip, pełen energii krzyczyliśmy tak, 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 takie coś robimy tylko my. Było też tak, byliśmy jedyni, którzy to robili. Bones na to wprowadziło to również do klubu. Gdy wypuściliśmy Palmos Plastic i On My Team razem z Miami Jasyn Kokaina, to kluby zaczęły puszczać niemieckie kawałki. Kokaina i On My Team na zmianę w pętli. Po czym zauważyliście zmianę waszej pozycji w przemyśle muzycznej po sukcesie Palmos Plastic. Bones MC, konfrontujesz się często na ulicy z sukcesem, który można powiedzieć dostajesz takim liściem. Wtedy musisz robić z każdym zdjęcie. Znaczy, nie musisz, ale robisz je chętnie z serca. I wpuszczałem cię do klubu, dlatego nawijam w kawałku Anim Fobaj, że wchodzę w dresach do klubu, do którego by mnie nigdy nie wpuszczono. Potem czujesz, jak bardzo ci ludzie liżą ci dupę. Raf Kamora na to, po jednej stronie masz ludzi, którzy na ulicy ci liżą dupę, a też ludzi z branży muzycznej, którzy ci liżą dupę i medialni partnerzy, do których kiedyś pukałeś i błagałeś o sponsoring, a teraz się nagle odezwali. To nie było kiedyś normalne w niemieckim rapie. Kiedyś Massive dostał 250 tysięcy euro zaliczki. Była to wtedy gigantyczna suma. I takie sumy, poznałem przy okazji Massive'a, to było 250 000. Takie sumy były nam proponowane. Nie wiem, wystarczyło coś przytrzymać do kamery na klipie. To było po prostu chore. Jak i kooperacja z Nike. Więc zmienił się również wasz pogląd na branżę muzyczną. Bądź na to, on bardziej siedzi w tej branży niż ja. Raf Kamora odpowiada, wiza się u mnie nie zmieniła, dostęp się tylko zmienił. Pamiętam, gdy Roni, menadżer każdego, nie tylko mojego, też typa, który prowadzi wywiad. Pozdrawiam go przy okazji. Pamiętam, że Roni przez Palmos Plastic mi mówił, uwierz mi, w którymś momencie nie będziemy przed drzwiami pukać i się prosić. Uwierz mi, to oni będą się prosić. I to faktycznie się stało. Po Palmos Plastic stali przed nami i my po prostu nic nie musieliśmy robić. Było też wielu, gdy rozwijaliście wasz dźwięk, co było wtedy czymś nowym, którzy byli bardzo krytyczni wobec tego i powiedzieli, że zapomnij o tym, nagraj jeden single, a potem wróć do tego, co robiłeś kiedyś. O czym myśleliście, gdy wam to mówili i jak duża była satysfakcja? Raf Kamora, wtedy było to po prostu tak, że ci ludzie myślą o hypie. I Ańca Zim był na tym momencie tym, co było na topie. Raf Kamora wtedy od 7 lat również robił muzykę, która była zawsze na poziomie. I gdy Bones MC mówi, że ma zajebisty pomysł i nagra coś z Raf Kamorą, to ludzie w branży muzycznej nie mieli pojęcia, bo nie rozumią tej wizji.
Bądź na to, w tym czasie razem z Jesusem po raz pierwszy wylądowaliśmy na pierwszym miejscu w lista przebojów. Mieliśmy właśnie ten hype, trasę koncertową i dodatkowo jeszcze spotkaliśmy się z Rafem. Boom, eksplozja. Po eksplozji nikt się tym nie liczył. Raf na to, muszę powiedzieć, że jeden moment, gdy zrozumiałem, okej, myślę, że ta muzyka będzie zajebista, była, gdy pamiętasz, robiliśmy próbę Friedrichshain w tej sali prób, gdzie było dużo zespołów i tam po raz pierwszy graliśmy One Mind Team. Nagle ludzie z Londynu lub chuj wie skąd weszli do środka i pytali, co to za muza. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem w moim życiu, a ja już od 11 roku życia chodzę po tych salach. Że jakiś zespół z innej sali przychodzi i mnie pyta, co to jest, wtedy to poczułem, wow. To było potężne i gdy graliśmy On Mind Team z tymi mikrofonami in ear, wow, jaka to energia, nie można to porównać z tym, co robiliśmy wcześniej, ten hip-hop, który był tajemnicą, ale to było coś całkiem innego. I wtedy poczułem, że to jest potężne, ale ja też jestem pesymistą. Jest też w On Mind Team, pisałeś również o tym w twojej książce opowieść, która według mnie była najciekawsza. Było to naprawdę tak, że w utworze On Mind Team na początku na nagraniach mieliście se takie Raf Kamora na to, pamiętam, gdy Bones MC leżał na tej kanapie, która była dla niego za mała i się bawił tym sznurem od żaluzji. Ja go wtedy zapytałem, co z tą piosenką. On na to, że jest chujowa. Ja mu powiedziałem, okej, słuchaj, bo kawałek musieliśmy oddać za tydzień i chciałem po prostu cały projekt zakończyć. Wiesz co, zrób twoją zwrotkę, jebać to, nagram go razem z Maxwellem, nie musimy wystąpić razem na każdym utworze. On powiedział, że to jeszcze gorsze, jeżeli na swoim albumie nie wystąpi. Odwrócił się i zapytał, walimy? Wtedy braliśmy jeszcze dragi. Oczywiście by to nic nie dało. Ja wtedy powiedziałem, 12, w sumie to już jest 13, to można. Okej, dobra, i tak powstała linijka, wszedł do kabiny i wtedy zaczął nawijać. Sześcioro nas w Mercedesie, bo wszyscy chłopacy muszą z nami jechać. Wtedy sobie pomyślałem, dobra, on pierdoli to wszystko, lecz to co ja zrobiłem do tego nie pasuje, co mam teraz robić? On to wtedy nagrał i koniec końców mieliśmy razem w to wyjebane. Cały album poszedł do miksu, nie sprawdzaliśmy tego utworu i po 2-3 dniach usłyszałem ten kawałek i byłem w szoku. Bądź się pyta, Maxwell później się dograł czy w tym samym dniu? Raf na to, dograł się tego samego dnia, gdy miałeś wyjebane i był wtedy kompletnie naćpany w kuchni. A mój refren był nagrany na freestylu, nigdy tego nie napisałem, to On Mind Team, On Mind Team, tego nie zmieniliśmy, po prostu zostało. Tak powstał ten kawałek i tak jak powiedziałem, pamiętam, byłem gdzieś z rodziną na urlopie, była tam taka dziewczyna, tancerka, której wysłałem ten kawałek, coś, co nie powinno się robić. Ona zwariowała, mówi, wow, wow, ja już twerkuję przy tym utworze w mojej głowie. Ja sobie wtedy myślałem, okej, no tak, i wtedy było to tak, jak pisałem w książce. Nagrywaliśmy wtedy Murda i jeździliśmy wtedy z Bosni do Wiednia. Przejeżdżaliśmy przez Chorwację, mamy Maxwella, więc nagrajmy tutaj kolejny klip. Bądź na to, nagrywaliśmy wtedy 3 klipy, Murda, On Mind Team i Attack Ian. Raf mówi, właśnie wtedy nagraliśmy Attack Ian, czyli nasz najgorszy kawałek. To był znak, że nie każdy kawałek, gdy masz największy hype twojego życia, pójdzie w górę. Bo kawałkiem Attack Ian się nikt nie interesował, a nam ten kawałek się podobał. Bądź na to, gdy wiesz już od samego początku, że masz 2 hity, jak przy utworze Blowest List, że on od razu pójdzie na pierwsze miejsce i będzie hitem, to można trzeci dodać, który się bardziej nam podoba. Raf na to, właśnie tak, przy utworze że kokain byliśmy pewni tego, że jest hype na Narcos i tak. Bądź na to, to był jedyny kawałek, który do tej tematyki Narcos pasował. Wtedy Netflix się nas zapytał, czy mamy kawałek, który pasuje do filmu. Dali nam 500 000 euro budżetu do klipu w Meksyku z pancernymi furami i tak dalej. Chcecie willę? Okej, nie ma problemu. Co wy chcecie? 3 krokodyle, bronie, 20 kobiet, okej, nie ma problemu. I to było dla nas takie wow. Mieliśmy lot od Meksyku, od lotniska Mexico City zabrano nas opatrzonymi furami z uzbrojoną ochroną do hotelu. Nie musieliśmy nic robić, poszliśmy na nagrania i tyle. I to tylko dla napisu Narcos na początku klipu. Dodatkowo wystąpili aktorzy, którzy grali w tym filmie. Jesus i Maxwell byli tam dzień wcześniej i mieli się dogadać z aktorami, którzy napierdalali tylko po hiszpańsku, a oni ich nie rozumieli. Słychać to też w klipie, gdy mówią do siebie. Je Las Palmas CC. Byłem wtedy w chuj najebany. Dali nam takie gumowe spluwy, żeby nam się nic nie stało, ale my chcieliśmy być autentyczni, więc dogadaliśmy się, wziąłem taki fajny glock od ochroniarza i tym machałem na klipie do kamery. Ciągle wyciągałem magazynek, udawałem, że strzelam, aż doszło do tego momentu, że niechcąco padł strzał w podłogę i kawałek betonu wszedł mi do oka. Myślę se, kurwa, oni w szoku, myślą, że strzeliłem sobie w oko. Na całe szczęście nic się nie stało, było tam trochę krwi. Jesus już wcześniej mnie ostrzegał i kalkulował moje ruchy, krzyknął, ej, mówię co, jeb. Wszystko stało się w ciągu kilka sekund i nagle cała grupa Netflixa wbiła, mówią co się stało
i jak wy dostaliście broń od ochroniarza? Raf na to tak, pamiętam, gdy Bones w tej sekundzie strzelił, to pomyślałem, co by było, gdyby trafił prosto w kamerę kamerzysty. Bones na to, to Chow by nie żył. Pozdro chłopie, sorry. Raf mówi, Chow miał już taką akcję, gdy patrz strzał w Waldorf Astoria, albo gdy chciał się przenosić z jednego wieżowca do drugiego z drabiną. Chłop już kilka razy był przed śmiercią. Albo gdy w Marsylii się spiął na znak Marsylii i dał mi drona, żeby nim sterował, a ja nie miałem pojęcia o tym. Albo przy klipie Was Has to Gedacht, Jesus non-stop ładował broń i celował w kamerę. Do klipu, który nagrywaliśmy w Meksyku z aktorami Narcos, doszło dzięki Roni, który nie mówił, że chłopacy nagrywają zazwyczaj tylko z jednym Irańczykiem, który nigdy nie ma pojęcia, o czym będzie nagrywał przed nagrywaniem. Netflix czekał na wielką grupę filmową Palm of Plastic, a tam przychodzi po prostu tylko Chow z swoimi butami szczęścia i gimbalem, który jest rozjebany i nigdy nie działa. Dodatkowo jest on typem, który dużo nie mówi i po prostu stoi i nagrywa. Jest, stand here and there i po niemiecku, can't do here, Chow jest po prostu geniuszem. Porozmawiajmy o tym rozwoju waszej muzyki. Był taki moment, gdy byliście pewni, że teraz to macie, jakąś formę. Jak rozmawialiście z producentami przy tworzeniu Palm of Plastic 1, jak całość ma wyglądać, czy tworzyliście to sami? Robiliśmy w sumie tą muzykę, którą słuchaliśmy od lat po niemiecku. Ta muzyka pochodzi już z Karaibów, Francji, po prostu wszystko, co już słyszeliśmy w swoim życiu, złożyliśmy w kupę. Było już dużo zmian w branży muzycznej w Niemczech, więcej kobiet i tak dalej. Z jakich zmian byliście dumni lub jakie zauważyliście? Raf odpowiada, jeżeli chodzi o kobieta na koncercie, to byłem mega dumny z tego. Mówię szczerze, wcześniej miałem przez te 10 lat samych facetów i nawijanie przy nich same miłosne utwory jest deprymujące. Ja cię kocham, tak my cię kochamy, jest to po prostu chujowe. Cieszyliśmy się z tego, że nasza muzyka nadaje się do klubów i kobiety, które słuchają muzykę, to sprawia po prostu przyjemność. Po platynowej płycie Palm of Plastic mówiono, że powtórzenie tego samego sukcesu kolejnym albumem Palm of Plastic będzie niemożliwe. Oczywiście udało wam się, ale jaki był stres przy tworzeniu drugiej części? Bo ja to znam tak, że w filmach pierwsza część jest dobra, a druga często jest chujowa lub czasami. Jak to będzie przy tworzeniu trzeciej części? Raf na to, ja się tak nie stresowałem przy drugiej części jak on. Wygląda to tak, lub powód sukcesu jest taki, że ja od samego początku przygotowuję, jestem producentem. Robię skic, melodię do całego projektu, przychodzę do Bonza, bierzemy refreny i je piszemy od nowa. Na przykład w piosence Animphobai nabijałem piew o barze nad plażą, później zmieniliśmy to na room przy stole. Czyli ja przygotowuję album, piszę teksty, robię skic, później nagrywam i przerabiam to z Bonzem, a na samym końcu jestem przy miksu i masteringu. To oznacza, że jestem przy samym projekcie od początku do końca. Dlatego mam większe pole manewru niż Bonz. Jestem też taką osobą, która się więcej zastanawia i nad czymś myśli niż Bones. Oczywiście robimy wszystko nadal w stylu 50% ja, 50% on, tylko jest to inaczej podzielone. Wrzucamy po prostu wszystkie rzeczy do garnka i tyle. Martwiliście się, że druga część będzie gorsza lub chcieliście pierwszą pobić? Bones na to, szczerze to się nie zastanawialiśmy o tym, czy się wybije, czy nie. Bo pierwsza część wylądowała na pierwszym miejscu, sample 4 na pierwszym, to kolejna na pewno będzie na pierwszym. Raf odpowiada i to też ta energia od Bonesa. Wylądowaliśmy na pierwszym miejscu. Jep, raz, dwa, trzy razy i miał rację. I tak to też było przy utworze Wischheim Geschichte. Bones na to, kawałek nie był planowany, jak niektórym się wydaje, chodzi tutaj o treść. Skontaktowałem Kontra K, by dał mi numer do Rafa. Nazwa i refren, czyli piszemy historię, była stała. Raf się dograł jak zwykły artysta, że pytasz, czy możesz z nim robić feat i tyle, bo wtedy znałem go tylko z mediów. Mogłoby być tak, że po tej piosence byśmy się nie lubili i byłoby to wtedy mega cringe'owe. Okej, ludzie, to na tyle. Nagrywam to teraz przez 1,5 godziny. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie Bones Raf. Obserwujcie mnie na Instagramie B0E3K. Wbijajcie tu grupy na fejsie, jak i na disco. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie udostępnić ten film. Byłbym mega wdzięczny. 1000 łapek. Od razu, jak najszybciej wlatuje kolejna część. Elo.